Najważniejsze fakty i najważniejsze rozmowy. Oczywiście zawsze w RMF FM jest 8. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny i Bogdan Zalewski. Zapraszamy. Czy zakaz importu zboża z Ukrainy do Polski zostanie przedłużony? Posłuchajcie, co proponuje unijny komisarz do spraw rolnictwa. Z Januszem Wojciechowskim skontaktowała się nasza korespondentka w Brukseli. O rozpoczynającej się kampanii wyborczej usłyszycie w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie Zbigniew Ziobro. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny, lider suwerennej Polski. Jeszcze w tym miesiącu Komisja Europejska ma ocenić porozumienia o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą. Przekazał naszej dziennikarce unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Przypomnijmy fakty. Zakaz importu zboża z Ukrainy do Polski, Bułgarii, Rumunii i Słowacji obowiązuje tylko do 15 września. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyna, czy komisarz Wojciechowski widzi szansę na przedłużenie tego zakazu? Wojciechowski powiedział mi, że sprawa jest w dalszym ciągu otwarta. Myślę, że zdecyduje sytuacja, która będzie na początku września. Będziemy wtedy więcej wiedzieć, jak wyglądają żniwa. Niestety susze, pożary i powodzie mogą oznaczać, że unijne kraje będą potrzebować ukraińskiego zboża, więc nie będą przychylne zakazowi. Wojciechowski stara się, by Komisja Europejska zgodziła się na dopłaty do transportu dla Ukrainy. Chodzi o to, że tranzyt zboża przez Europę do Afryki jest nieopłacalny i wygrywa na tym Rosja, bo jej produkty rolne nie są objęte sankcjami. Dlatego polski komisarz proponuje wsparcie ukraińskiego transportu. Dramat 14 polskich turystów na Hawajach. Są praktycznie uwięzieni na jednej z wysp archipelagu. Maui zamieniła się w piekło pożarów. Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski cudem skontaktował się z naszą rodaczką. To miasteczko Lahaina jest spalone do zupełnego popiołu. Nie ma nic. Z naszego ośrodka po prostu zostały tylko sprężyny z materacy. My jesteśmy odcięci, internet bardzo słabo działa, mówię, nie wiem, jakim cudem się pan do mnie w ogóle dodzwonił. Tak naprawdę to, co do nas przychodzi, to dowiadujemy się albo z Polski, albo ze Stanów od znajomych, co tutaj się dzieje. Szeroko piszemy o katastrofalnym pożarze na Hawajach na naszej stronie internetowej. Turystyczny raj, który obrócił się w popiół. Zobaczcie nagrania filmowe na rmf24.pl. Rozmowa oparta na faktach. W warszawskim studiu Krzysztof Berenda i jego gość. Witamy. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Naszym gościem Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, witam państwa. Czy prokuratura powinna wszcząć śledztwo i postawić zarzuty Adamowi Niedzielskiemu? Panie redaktorze, zostało złożone, ile wiem, zawiadomienie, nawet nie jedno. I prokuratura będzie sprawę badać, oczywiście w całym kontekście. Z jednej strony oczywiście tą decyzję, jaką podjął pan minister Niedzielski i jego interpretację prawną, jaką przedstawił, więc niczego nie chcę przesądzać, to jest ocena prokuratury przed nami, ale z drugiej strony też i kontekst, w jakim to się działo, bo jeżeli krytycznie zostało ocenione działanie od strony politycznej pana ministra Niedzielskiego i przyjęta jego dymisja, to jednak pamiętajmy, że była to reakcja na wprowadzenie niepokojących informacji, które mogły wywołać lęk bardzo wielu pacjentów korzystających z leków psychotropowych na przykład, czy przeciwbólowych, który podał ten lekarz, że ponoć takich recept nie da się wystawiać, więc to dobrze, jest ale pana zdaniem, jako prawnika, jako prokuratora generalnego, Adam Niedzielski powinien usłyszeć zarzuty, powinien podnieść nie tylko odpowiedzialność polityczną? Panie redaktorze, byłoby to na ten moment nieodpowiedzialne z mojej strony, gdybym ogłaszał tutaj rozstrzygnięcie prokuratury. Zostawmy ocenę tej sprawy prokuraturze, ale podkreślam, decyzja polityczna została podjęta, jest ona jednoznaczna w stosunku do pana ministra, ale z drugiej strony umyka uwadze opinii publicznej i tym krytykom pana ministra Niedzielskiego fakt, że on reagował jednak na dezinformację, która wywoływała niepokój w setkach tysięcy polskich domów, że może nie być dostępu do leków. Przecież ten fakt miał miejsce i to był, jak się okazało później, jak wszystko na to wskazuje, fake news, jeśli wierzy pan ministrowi Niedzielskiemu. Ja tak pytam o pana opinię na ten temat, ponieważ w wielu innych sprawach bardzo chętnie wypowiada się pan o kwestiach tego, co powinni robić prokuratorzy lub nie. Przypomnę kwestię Mariki. Pamięta pan tak, dziewczyny tutaj skazanej na więzienie za wyrywanie tęczowej torebki. To prawda, bo są sprawy czasami oczywiste i nie mam wątpliwości co do ich oceny, a ta sprawa jest wysoce wątpliwa od strony politycznej, etycznej, decyzje zostały podjęte, od strony prawnej nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Zaczekajmy na rozstrzygnięcie. Będzie pan chciał jakoś systemowo zająć się tą kwestią wyroków dotyczących kwestii światopoglądowych politycznych? No jest to dramat, że w Warszawie, w stolicy Polski, w centrum Europy sądy dwukrotnie uniewinniły
sprawcę bandyckiego napadu na kierowcę ciężarówki, tylko dlatego, że prezentował on punkt widzenia, który jest ideowo obcy kilku sędziom warszawskim, czyli zaangażowanym politycznie. Doszło przecież do pobicia, doszło do wtargnięcia do samochodu, doszło do zniszczenia mienia. Dobrze, ale po zakomentowaniu chce pan coś z tym zrobić? No, tak, wystąpię z wnioskiem, zamierzam to zrobić w dniu dzisiejszym, do Krajowej Rady Sądownictwa, aby ta zwołała nadzwyczajne posiedzenie, do pani prezes, przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, bo musimy na ten temat podyskutować. To nie jest pierwszy przypadek, a jest niezwykle wyczujący. No, KRS jest konstytucyjnym organem, którego zadaniem jest odnosić się do poważnych problemów sądownictwa. Jeżeli dochodzi do sytuacji, że bandycki napad jest, kończy się uniewinnieniem, to jest przecież sygnał jasny do innych sprawców, że można bezkarnie szantażować, napadać, zastraszać ludzi, którzy wyrażają poglądy pro-life na przykład, no tak, w Polsce. Ale co miałoby zrobić KRS? Jest, dać wytyczne dla sędziów? Żeby sędziowie mogli tego rodzaju wyroki usprawiedliwiające bandytyzm wydawać. To są bandyckie wyroki w tym sensie, można powiedzieć. Natomiast no, to zwrócę się do Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie zasiadają też sędziowie, by się do tego cała Rada odniosła i zaproponowała jakieś rozwiązanie. Szczerze, o tym porozmawiamy w ciągu dalszym naszej rozmowy. Już teraz rady internetowe RMF24, strona RMF24.pl. Zapraszam, będziemy kontynuować ten temat. Zapraszamy. Naszym gościem Zbigniew Ziobro. Powtórzę to pytanie. Co dokładnie miałaby zrobić KRS na pana wniosek? Miałaby wydać opinię, uchwałę, ocenę, zasugerować sposób działania sędziom? Będę też zwracał się na pewno, jeśli chodzi o moją sugestię. Jestem jednym z członków Krajowej Rady Sądownictwa, więc nie mogę wypowiedzieć się w imieniu całej Rady, co zdecyduje się uczynić. Będzie to wynik tego. Pytam o pana propozycję. Dyskusji. Moja propozycja będzie związana też z moim apelem o dokończenie zasadniczej, radykalnej reformy sądownictwa, począwszy od Sądu Najwyższego, dlatego że nie ma piekła, hulaj dusza, piekła nie ma. No, mamy do czynienia z sytuacją, w której postępuje no, degradacja tak samo moralna części sędziów, którzy kwestionują polski porządek prawny, konstytucyjny, kwestionują innych sędziów, czynią to zupełnie nielegalnie, bezprawnie, a teraz pozwalają na popełnienie przestępstw kryminalnych, czyli na napaść. No, po prostu wyobraź, gdyby jakiś sędzia nie lubił radia RMF, pana redaktora i zgodził się na to, że ktoś pana napadnie, pobije, bo przekonania, jakie pan wyraża, jemu nie odpowiadają. No przecież to byłaby granda. Powiem panu więcej. Gdyby został w ten sposób napadnięty członek organizacji LGBT, pan zna mój stosunek do LGBT, to ideologii, tego wszystkiego, co się za tym kryje. Nie wyobrażam sobie, abym jako prokurator generalny mógł zgodzić się na to, by prokuratura nie stawiała w takim wypadku zarzutów. Ja nie mówię, żeby wstać kogoś do więzienia na 3 lata, ale mówię, że musi być reakcja na pobicie człowieka innego. Oczywiście, że tak, tylko pytam o konkret. Co ma zrobić KRS dokładnie? Miał wydać uchwałę, która powie co? Drodzy sędziowie, wydawajcie takie, a takie wyroki, co ma się zadziać? KRS myślę, że to jest poważny problem, jeżeli sędziowie stosują politykę, a nie prawo, łamiąc prawo tym samym, naruszając się w sposób ordynarny, można powiedzieć, pozwalając, de facto sygnał na pobicia i na napaści na ludzi, dlatego że mają jakieś poglądy, no to się nie mieści w głowie. I myślę, że KRS musi zająć w tej sprawie jakieś stanowisko, podjąć uchwałę i mam nadzieję poprzeć mój wniosek o radykalną reformę sądownictwa. I co chciałby pan, żeby było dokładnie w tej uchwale? Bo tam mówi radykalna reforma, wyrazić brak zgody, ale co to miałoby dokładnie zaczekajmy oznaczać? Zaczekajmy na stanowisko całego KRS-u, dlatego że ja wyrażam swoją opinię w tej sprawie, którą chcę przedstawić. Chcę zwrócić się również do doświadczonych członków KRS-u, głównie sędziów, którzy tam zasiadają, o to, by zajęli też w tej sprawie stanowisko, jaki jest ich zdanie sposób na zajęcie się tym problemem, bo to nie jest pierwszy taki przypadek. Proszę zwrócić uwagę. Sprawa pana Frasyniuka, skopał policjanta w ramach blokady legalnej manifestacji demokratycznej, na którą pozwala polska konstytucja i co? I został uniewiniony. Mamy wiele innych przypadków tego rodzaju, ale to jest przypadek drastyczny. Mamy do czynienia z zwykłym człowiekiem, obywatelem, który został pobity i sądy powiedziały, można! Ale co to ma oznaczać, że mają wydawać, to ma być instrukcja dla sędziów, żeby wydawali wyższe, niższe wyroki nie, w kwestiach dotyczących światopoglądu? To jest czas na debatę też publiczną, czas na zwrócenie uwagi w są 2 miesiące do wyborów. To myślę, że sędziowie, wie pan, niezawisłość polega na tym, żeby być też niezawisłym własnych poglądów i przekonań politycznych. Aby nie ulegać naciskom też własnym inklinacjom i przekonań, które miałyby rzutować na interpretację prawa. Widać, że ci sędziowie w tym sensie mam poważną odpowiedź do ich niezawisłości i o tym też trzeba podyskutować. No, musi być też presja opinii publicznej takich sędziów. Została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna. Pan prezydent zdecydował się zawetować w swoim czasie ustawę o Sądzie Najwyższym, którą proponowałem, żeby dokonać radykalnych zmian. Czeka moja ustawa o małym Sądzie Najwyższym. Chciałbym, aby została w przyszłości przegłosowana, bo mamy anarchizację sądownictwa. Unia Europejska to wykorzystuje, a nie ma kota, myszy harcują, jak mówi powiedzenie, czyli musi być element dyscyplinarny, który oznacza, że nie ma bezkarności. Jak lekarz popełni błąd, to jest postępowanie karne, błąd medyczny. Jeżeli sędzia w sposób
oczywisty, łamie prawo i robi to świadomie z pełną premedytacją, nie ma żadnej odpowiedzialności. A jeżeli polityk popełni błąd, to jest oceniany w wyborach. Oczywiście tak jest, to już za chwilę nas czeka. Albo jest dymisja, co się też zdarza, jak w przypadku pana ministra Dziedziczka. Albo są też gorzkie słowa. Jednym z gorzkich słów jest to, że całe to naprawianie wymiaru sprawiedliwości kompletnie panu nie wyszło. To nie jest moja opinia, tylko premiera Mateusza Morawieckiego. Zna pan wiele jego słów na ten temat, chociażby stwierdzenie, nie wyszła im ta reforma za bardzo. Dopinguje ministra sprawiedliwości, aby skrócić chociażby czas postępowania przed sądami, zmniejszyć koszty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, które są jednymi z najwyższych euro w Europie. Zna pan kontekst tej wypowiedzi naszych relacji z panem premierem, Szorstkich, które były momentami Szorstkie, chodziło o spór o Unię Europejską. Ale też wiem, że w Warszawie to też, rok trzeba czekać na przykład na wpis do księgi wieczystej. Muszę panu powiedzieć, że o 2 miesiące przyspieszyły te sprawy. Jeżeli porównać wyniki sądów z zeszłego roku do tego roku, to doszło do radykalnego, można powiedzieć, przyspieszenia spraw właśnie w księgach wieczystych, co wynika z moich decyzji jako ministra sprawiedliwości. W ogóle liczba spraw, które zostały załatwione w polskich sądach, jest większa niż liczba spraw, które wpłynęły w tym roku do sądów. Ale dalej to naprawianie 14 jest milionów, taką kroplą 14, potrzeb. Te terminy dalej fakty, są koszmarne. 14 milionów 600 tysięcy spraw wpłynęło w 2022 do sądów, a zostało załatwione 14 milionów 900 tysięcy spraw, czyli 300 tysięcy więcej. Unia Europejska, muszę panu powiedzieć, która mnie nie kocha, mówiąc delikatnie, chyba pan mnie podejrzewa, Unię Europejską i urzędników, że mają do mnie jakieś ciepłe emocje, wydała dokument, który stwierdziło, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o informatyzację wymiaru sprawiedliwości w Europie, sprawach karnych i cywilnych. Z drugiej strony też wiem, że w Polsce szybciej się dostanę do endokrynologa, niż dostanę na przykład rozprawę w sprawie frankowej, gdybym taką miał. Ważne, że sprawy przyspieszają i że więcej spraw jest rozstrzyganych niż wpływa do sądów, czyli jest postęp. Natomiast biorąc pod uwagę blokady, reformy sądownictwa, o których mówię, weta, które zostały zrealizowane, pan może mnie ocenić, czy ja przygotowałem zmiany. Ja zmiany przygotowałem. Zostały uchwalone przez Sejm, natomiast zostały zawetowane. Przygotowałem kolejne zmiany. Pan prezydent nie wyraża zgody na ich wprowadzenie. Chodzi o Mały Sąd Najwyższy i Społecznej Struktury Sądownictwa. Mam jako przedstawiciel suwerennej Polski 20 posłów, teraz 19 po odejściu pani Anny Siarkowskiej. I nie jestem w stanie, bo może pan mi rozliczać za przygotowanie ustaw. Skuteczność jest ważna. No skuteczność, wie pan to, biorąc pod uwagę skuteczność tych warunków informatycznych, 1/3 spraw w polskich sądach jest załatwiona już informatycznie, co pokazuje, że tam, gdzie nie ma blokady, odnosimy sukcesy. I to, że przyspiesza postępowanie w wielu sprawach, to, że szybciej się toczą w sądach okręgowych sprawy cywilne w tym roku i karne, niż miało to miejsce w zeszłym roku, to jest właśnie rezultat, że możemy dokonywać zmian w sferze informatyzacji czy uproszczenia procedur tam, gdzie nie ma blokad. Gdyby nie było blokad organizacyjnych... Jakie były blokady? Obiecywał pan zniesienie wiele razy artykułu 212 kodeksu karnego, złożony, czyli więzienie, mówiąc najprościej, panie redaktorze, jest złożony przez nas projekt, przez ministra sprawiedliwości, do tego wracam. To jest stanowisko suwerennej Polski. Jestem przekonany co do słuszności takiego rozwiązania. Ale w tej kadencji to już nie zostanie uchwalone. Będę do tego jeszcze namawiał i panią marszałek, ale to jest państwa też rola. Wspomóżcie mi w tym. Ja jestem przekonany, że to jest słuszne. Biorąc pod uwagę te wyroki tych sądów, wie pan, że można kogoś bandycką napaść, pobić w biały dzień w Warszawie, to moje zaufanie takich sądów, jeżeli ktoś kogoś pomówi, jest żadne, muszę panu powiedzieć. Przykro to powiedzieć, jeżeli chodzi o... Dlaczego nie może pan przekonać Jarosława Kaczyńskiego do zniesienia tego artykułu 212? Przypomnę, to jest więzienie za na przykład pomówienie, za oczernienie kogoś. Dotyczące wszystkich też dziennikarzy. Tak, uważam, że te sprawy cywilne powinny sprawy załatwiać. To Jarosław Kaczyński to blokuje? Kaczyński? Nie. To kto? Jarosław Kaczyński wypowiedział się pozytywnie w rozmowie, którą odbyliśmy na temat tego rozwiązania. Co się stało? Wydaje się, że teraz może być natłok ilości ustaw, które trafiły, czyli przyczyna pewnego priorytetu tego, co jest ważne i najważniejsze. I to może rozstrzygać. A może politycy lubią mieć ten straszak na dziennikarzy, żeby straszyć nas więzieniem w razie czego za opisywanie was? To jest bardzo nieskuteczny straszak. Przez 8 lat prawie już jestem ministrem sprawiedliwości. Takiego straszaka do żadnego dziennikarza nie użyłem, nie przyszłoby mi do głowy, więc raczej tak nie jest. W moim przypadku na pewno. Dlatego jestem zwolennikiem likwidacji tego przepisu, bo nie mam też zaufania do tych sędziów. Nie chcę oczywiście wszystkich rzucać do jego worka. Takie wyroki jak ten zgodę na bandycki napad w Warszawie psują reputację bardzo wielu szlachetnych i wartościowych ludzi, którzy w sądownictwie pracują i naprawdę godnych szacunku sędziów. No ale niestety tworzą pewne wrażenie. Ja na przykład tracę zaufanie tych sądów, żeby stawiać tam sprawy, no bo jeżeli mogę tak ordynarnie sprzeczne z prawem wyroki wydawać, no to czego oczekuję w sprawach o ochronę dóbr osobistych? Nie układają się panu relacje z większością sędziów, widzę, a skoro tak, to w następnej kadencji, jeżeli wygracie, chce być pan dalej ministrem sprawiedliwości?
Moim celem nigdy nie są stanowiska, moim celem jest realizacja zadań. I chciałbym, żeby sądownictwo zostało zreformowane tak, jak to przygotowałem, tylko musi być zgoda polityczna tych, którzy mają większość, aby to przeprosować, zgoda prezydenta. Ustawy są gotowe. Ja nawet nic nie poradzę, panie redaktorze. Moja ustawa w 2017 roku, pan pamięta, była przygotowana, potem pan prezydent przygotował swoją ustawę, uchwalona. Wiem. Unia Europejska rozpoczęła tą wojnę z tą ustawą pana prezydenta. Jest czy chciałby pan tę swoją misję realizować, odpowiedzialny za tą ustawę i za kolejną jeszcze zmianę, którą pan prezydent przygotował po rozmowie i spotkaniu z panią von der Leyen, przed którą też przestrzegałem. Panie ministrze, chciałby pan czy nie? Chciałbym realizować wiele zmian, które są dobre dla Polaków. Na przykład, wie pan, likwidacja lichwy w Polsce. Przecież to jest to, co nam się udało, co zrealizowaliśmy. Likwidacja w ogromnej mierze przestępstw VAT-owskich. Nie chcę pan odpowiedzieć na pytanie, czy chce być pan ministrem kolejnej kadencji? Bo celem moim nigdy nie były stanowiska, panie redaktorze, tylko jest zmiany. Setki tysięcy Polaków były szczerzone jak owce, przez bardzo wysokie lichwiarskie. Oczywiście i do dzisiaj kwoty. To też trwa, bo cały czas dzisiaj sektor już znajduje jeszcze luki przeróżne. Wie pan o tym doskonale, bo trafiają do pana. Wie pan, dzisiaj, jeżeli następuje mienie prawa, natychmiast wkracza prokuratura, a poprzednio prokuratura była bezradna, bo było tak skonstruowane prawo za czasów Platformy Obywatelskiej, że firmy lichwiarskie mogły swobodnie kosić Polaków jak chciały. Teraz jest to niemożliwe. Dzięki zmianom, które ja przygotowałem. Mam z tego satysfakcję. Panie ministrze, pytałem o to, jakie są pana plany w razie wygranej Zjednoczonej Prawicy, a jeżeli przegracie, szykuje się pan naciąganie po sądach na zarzuty na trybunały? Ma pan przygotowaną szczoteczkę do zębów, mówiąc najprościej? Szykuje, spodziewa się? Panie redaktorze, ja jestem tutaj weteranem, można powiedzieć. Oczywiście walczymy o zwycięstwo, ale co cię nie zabije, to cię wzmocni. Miałem 63 postępowania karne przez Donalda Tuska, który udawał owieczkę, a rzeczywiście był wilkiem. Takimi długimi kłami, tylko ugryzam siebie w rękę, ścigając mnie, bo... Zapytam wprost, spodziewa się pan trafienia za kratki? Panie dyrektorze, za kratki może spodziewać się trafienia ten, kto złamał prawo. Opozycja natomiast, często mówi, natomiast, że pan to zrobił. Mogą sobie mówić, natomiast ja wiem, jakie są fakty. Kłamstwa opozycji są znane, natomiast ja spodziewam się po pierwsze zwycięstwa, po drugie spodziewam się twardej walki o prawdę i żadnych konsekwencji nie boję, nawet politycznych sądów i politycznej zakłamnej ekipy. Ale ja wiem, dlaczego pan się nie boi. Bo w przyszłym tygodniu, dokładnie za tydzień, Sejm będzie uchwalał ustawę ostatecznie. To jest kodeks postępowania cywilnego, ale tam jest zaszyte coś, co ładnie opozycja nazywa betonowaniem prokuratury. Pan wiele swoich kompetencji przekaże prokuratorowi krajowemu, który jest nieodwoływalny i bez którego minister sprawiedliwości z Platformy, z PSL-u, z Lewicy, z jakiejkolwiek innej partii, która wygra, nie będzie mógł nic zrobić bez zgody obecnie Dariusza Barskiego. Pana współpracownika, pana myślę także bliską prywatną osobę. Panie redaktorze, przeszłość jest najlepszym probierzem tego, czy się bałem, czy się nie bałem. Pan Świąkalski był prokuratorem generalnym ministra sprawiedliwości. 63 śledztwa były wobec niego wytoczone. Czy widział pan, że ja się bałem? Chodziłem na wszystkie przesłuchania. Państwo często jako dziennikarze, mówię, wszystkie redakcji czekali z kamerami przed i po. Czy się bałem? Nie bałem się, nie złamali mnie, myśleli, że mnie złamią. Zrobili, to po co ta ustawa najczęściej, byłem najczęściej przesłuchiwanym posłem przed komisjami śledczymi. Myśleli, że mnie złamią. Pomylili się. Jeśli spróbują jeszcze raz, to znowu się pomylą. To jest raz. A po co ta ustawa w takim razie? Bo są też ludzie w polityce z ideowych pobudek i takich trudno złamać. Natomiast ta ustawa jest między innymi odpowiedzią na kłamstwo ze strony Unii Europejskiej, tą propagandę, że prokuratura jest całkowicie uzależniona od władzy politycznej. I proszę zwrócić uwagę, jeden z dokumentów Komisji Europejskiej wskazuje, że propozycje, które przedstawiliśmy, bo do niej się on odnosi, zmierzają w dobrym kierunku. No więc o co chodzi Donaldowi Tuskowi? To ta Unia Europejska, która jest takim bożkiem i jedno orzeczenie i tej komisji i tych urzędników jest punktem zawsze odniesienia dla Donalda Tuska, nagle myli się w tej sprawie. No, przygotowaliśmy zmiany, których domaga się Komisja Europejska po to, by odebrać im kolejny argument do atakowania Polski. A przy okazji zapewnić sobie, że opozycja w razie wygranych wyborów nie będzie miała żadnego wpływu większego na prokuraturę. Wie pan, wybory prezydenckie są w perspektywie kolejnych półtorej roku, więc mają szansę. Natomiast jeszcze raz podkreślam, 63 śledztwa, mieli prokuraturę, mieli wszystko. I mogli się pocałować w nos. Dlatego, że jeżeli ktoś postępuje zgodnie z prawem, działa uczciwie, to zawsze tak się tak kończy. A propos postępowań, konsekwencji. Jakieś szykuje pan postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora Tomasza Szafrańskiego, czyli tego, który na konferencji razem z panem ujawnił dane ofiary przestępstwa, osoby, która została napadnięta przez Marikę, o której rozmawialiśmy. Wie pan, to jest dość znamienne, że media nie odnoszą tego do RMF-u, bo RMF akurat podawał ten przypadek napaści na
człowieka w centrum Warszawy, dlatego że głosił poglądy pro-life i stwierdzenia sądu, że można w ten sposób się zachowywać, w każdym razie nie popełnia się w ten sposób przestępstwa. Z czego taki wniosek można dalej wyprowadzać, że można dopuszczać się tego rodzaju napaści. Otóż, panie redaktorze, pan prokurator wcześniej, sędzia Szafrański, odczytał publicznie jawny wyrok, uzasadnienie sądu. To uzasadnienie zeszło się na jawnej rozprawie, która była dostępna dla każdego, bez wyjątku, a następnie zostało ogłoszone na jawnym też... Ale to jest trochę napiętnowaniem ofiary, używanie tego na konferencjach prasowych, które są mocno nacechowane światopoglądowo. Czy te dokumenty, łącznie z podaniem imion i nazwisk, tak pokrzywdzonych, jak i skazanych, były upublicznione jawnie, czy nie były? To skoro nie zrobiliście nic złego, to dlaczego usunęliście nagranie z tej konferencji ze swojego portalu? On jest dalej dostępny w internecie na różne. To w takim razie to się stało poza... Bo mam wrażenie, że ktoś się zreflektował i uznał, że chyba zrobiliście coś złego. Każe przywrócić to, bo nic o tym nie wiem. To nie jest rzecznik praw obywatelskich, także były. Mówi, że Rzecznik praw obywatelskich nie reaguje na wyroki, które oznaczają zgodę na brutalne napaści, zastraszanie ludzi, którzy chcą głosić własne poglądy, na co pozwala im konstytucja. Przecież to jest zastraszanie. Panie rektorze, kto teraz się odważy głosić poglądy pro-life, jeżeli sądy w Warszawie mówią, że można takich ludzi napadać, bić, niszczyć ich mienie i jest to bezkarne? Kto się na to odważy? Naprawdę doszło do przełamania jakiejś granicy, która uważam nigdy nie powinna być przełamana. Można nie zgadzać się totalnie z tymi ludźmi, można ich krytykować, takich lub innych, prawda? Czy tych z jednej strony, czy z drugiej strony, można powiedzieć, barykady, czy tych dwóch biegunów polskiej sceny politycznej, publicznej, jeżeli chodzi o światopogląd, ale nie można zgadzać się na bezkarne napaści na, i to używanie przemocy. To jest zupełnie rzecz oczywista z tym wszystkim. Przejdźmy do kampanii, która nas czeka. Ona już za chwilę. Jesteście dogadani z Prawem i Sprawiedliwością? Startujecie razem jako suwerenna Polska z nimi na jednej liście? Myślę, że jesteśmy już po porozumieniu, które pozwala nam zakładać, iż będziemy razem na tej liście. Nie brzmiał pan jakoś tak bardzo pewnie. Nie powiedział pan, tak, oczywiście, wszystko jasne, w ogóle po czym pan pyta, tylko tak, no chyba jesteśmy dogadani, ale tak, nie, nic, tak zabrzmiało, jakby to nie było dogadane. Nie ma tu słowa chyba, tylko jest to taka powściągliwość wynikająca z faktu, że jeżeli coś ustalam i umawiam się, że jest to przedmiotem naszych na razie rozmów bilateralnych, tak to ujmę, w ramach porozumień politycznych, to nie wychodzę z tym na zewnątrz, jeśli nie ma takiego ustalenia. Ja zawsze szanuję moich partnerów, z kimkolwiek zrobię umowy, również z dziennikarzami, jak się umawiam, zawsze słowo dotrzymuję. Uprzedzam, że myśmy się na nic nie umawiali przed tą rozmową, żeby to nie zabrzmiało w jakiś dziwny sposób. To prawda. Pan, rozumiem, startuje w wyborach. Tak, startuje. Nic tu się nie zmieniło, bo tam skąd zwykle, czy Kraków rodzinny? Wiele wskazuje, że będę startował z okręgu, z którego startowałem również i poprzednio, czyli z okręgu świętokrzyskiego. Okej, okay. A ile będziecie mieli jedynek jako suwerenna Polska? Panie doktorze, za wcześnie, no takie detale. Jak za wcześnie? 65 dni kampanii, jeżeli dobrze liczę, zostało? To prawda, ale w kampanii jedynki nie są najważniejsze, tylko program, jak będzie wyglądała Będziemy Polska, zaraz w programie rozmawiać. Czy Niemcy będą rządzić w Polsce, czy niemiecki kolaborant będzie tutaj był sterowany z Berlina, podjął decyzje korzystne dla Niemców. Pan to mówi szczerze, jak mówię o niemieckim kolaborancie, to jest taka gra polityczna, czy pan tak szczerze naprawdę w to wierzy, że jest taką zapalczywością? Wymierze politycznym, niemieckim kolaborantem, mówię szczerze, przecież został wybrany dwukrotnie na szefa Rady Europejskiej za sprawą pani Merkel, realizował przez 5 lat interesy niemieckie. Co Donald Tusk zrobił dla Polski? Proszę mi wymienić, jakie działanie Donald Tusk podjął, które służyły przede wszystkim Polsce w okresie, kiedy... Myślę, że w pierwszym powie 300 miliardów dla Polski na przykład wynegocjowane z Unii Europejskiej. Wiele razy się tym chwalił. Ale kiedy wynegocjowane? Kiedy był szefem Rady Europejskiej? Nie, wtedy, kiedy był szefem rządu polskiego. Ale wie pan, ale mówimy o szefie 5 lat szefa Rady Europejskiej. Pozwolił na to, że Nord Stream 2 był realizowany. Nord Stream 1 nie było żadnych sankcji wobec Rosji za pierwszą napaść na Ukrainę, za to de facto prowadzenie wojny w kontekście Krymu, prawda, i Donbasu. Przyzwalał na pełną niemiecką strategię w każdej dziedzinie. Na politykę klimatyczną, która dobija polski przemysł. To był człowiek Angeli Merkel, to jest człowiek niemiecki. Pozwalanie na politykę klimatyczną zarzucał pan też Mateuszowi Morawieckiemu. On też jest niemieckim człowiekiem według pana?
Wie pan, ja namawiłem pana premiera Morawieckiego do zdecydowanego stanowiska w tej sprawie. To prawda, była tu różnica zdania, ale proszę zwrócić uwagę jednak na pozycję premiera, który prezentuje jedno z wielu państw, pozycję szefa Rady Europejskiej, który jest, można powiedzieć, szefem całego organu i mógł w sposób bardzo jasny artykułować stanowisko ważne dla Polaków, dla polskich rodzin, dla cen energii w Polsce i podejmować realne decyzje, aby przebrały one charakter dla nas korzystny, a tymczasem przyjmowały zawsze charakter korzystny dla strony niemieckiej, bo to Niemcy forsowali politykę klimatyczną w dealu z Putinem, że ma być oparte wszystko na gazie tak naprawdę, kosztem węgla, co skutkuje, biorąc pod uwagę proporcje wykorzystania poszczególnych źródeł energii, bardzo negatywnie dla Polski, dla cen energii w Polsce. Polska stawia się na tak radykalną politykę? Pan cały czas tak mocno brzmi Niemcy, Niemcy. Janusz Kowalski tak samo. Jak nie mówi Niemcy, Niemcy, to zły Tusk, 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 albo krzyczy na lidera Agrounii. Pan minister Ozdoba przepycha się na konferencjach. Patryk Jaki, teraz z kolei widziałem, mówi, że bardzo dobrze, że odwołano Adama Niedzielskiego, bo te COVID-y, polityka zła, wchodzicie też w te nurty antyszczepionkowe. O co chodzi? Czemu wy chcecie być taką partią walki, konfliktu, a nie uśmiechniętą? Bo to w różnych przestrzeniach mówimy. Czasami mamy swoje indywidualne poglądy. Ja co do pana ministra Niedzielskiego wypowiedziałem się i takich akcentów ty pan nie usłyszał. Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy, no to proszę zwrócić uwagę, że jest zasadniczy spór pomiędzy wizją polityki reprezentowanej przez obóz patriotyczny, tak szeroko rozumiany, który reprezentuje w polskiej polityce, a wizją niemiecką. Niemcy chcą zbudować, chyba pan temu nie zaprzeczy, jedno państwo europejskie. Wynika to formalnie z dokumentu, który przyjął rząd kanclerza Scholza. Przecież oni już tego nie ukrywają. A żeby zrealizować ten program, którym dominującym czynnikiem są pewną siłą nie będą Polacy, tylko Niemcy, no niezbędne jest dokonanie tych pewnych zmian w Polsce, bo przy sprzeciwie Polski ten projekt się nie uda. Do tego potrzebna jest im taka władza. Co jest pan gotów zrobić, żeby zablokować władzę Platformy, przejęcie władzy przez Platformę? Wszystko, na co demokracja pozwala. Koalicja z Konfederacją? Pan, nie wygląda na to, żeby to była perspektywa realna. Niektórzy mówią, analitycy, że bardziej prawdopodobna jest koalicja Konfederacji z Platformą Obywatelską, chociaż byłbym zdziwiony, gdyby do tego doszło. Teraz, no dobrze, ale pan by się zadaniem, na to zgodził? Gdyby teraz naszym, teraz, przyszła taka potrzeba, teraz, pan zagłosuje za? Teraz naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby można było stworzyć rząd Zjednoczonej Prawicy, który dokona tej korekty w polityce europejskiej, do której domawiała suwerenna Polska. Korekty, jeżeli chodzi o sądownictwo, że skończyło się ustępstwa, tylko przygotujemy i przeprowadzimy, przygotowane są. Panie ministrze, czy zgodziłby się pan na koalicję zmiany, z Konfederacją? Przeprowadzimy zmiany, które pozwolą oczyścić sądownictwo z ludzi, którzy pomylili swoją miejsce zatrudnienia, chcą być politykami, trafili do sądownictwa. Panie ministrze. Nie chcę tego dzisiaj rozstrzygać. Wolałbym, aby taki scenariusz nie nastąpił. Życzyłbym sobie, aby demokracja po prostu rozstrzygnęła tak, by mógł być spójny, stabilny rząd, a stabilność to zwycięstwo obozu Zjednoczonej Prawicy w takiej proporcji. A radykalnie sprzeciwiłby się pan, gdyby była taka potrzeba koalicji z Konfederacją? Gdyby od tego zależało to, czy utrzymujecie rząd? Proszę nie stawiać pytań o sprawy, które są jeszcze bardzo odległe i mamy czas je rozważyć. No czasem jednak musimy. Nie tak odległe, bo w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu między innymi będzie zajmować się Komisją do Badania Rosyjskich Wpływów. Kogo zgłosi Solidarna Polska, Suwerenna Polska? Zamierzam się spotkać z zarządem. Mam pewną propozycję personalną, ale nie chcę też wychodzić tutaj przed szereg. Janusz Kowalski? I mówić, kto będzie kandydatem bez zgody wszystkich członków zarządu. Na pewno pan Janusz Kowalski nie zgłosił takiej aspiracji. W związku z tym nie sądzę, aby coś tutaj w sprawie się zmieniło. Będziemy proponować osobę spoza polityki. Znaczy spoza może parlamentu, tak powiem. Może nie tyle polityki. Jak nikt z opozycji nie zgłosi swoich kandydatów, to wypełni się cały skład jako Zjednoczona Prawica tej komisji, żeby mogło działać? Na pewno podejmiemy takie działania, do których upoważnia ustanowione w Polsce prawo. Ta komisja powinna działać. Polacy powinni zobaczyć, kto był tak naprawdę lobbystą rosyjskich interesów, jaki rząd był najbardziej prorosyjski. No, fakty tutaj mówią same za siebie, ale te fakty trzeba pokazać, uświadomić się opinii publicznej wobec licznych kłamstw i czasami rzecz oszczerze ze strony Platformy Obywatelskiej. Panie ministrze, została nam minuta i muszę zadać jedno pytanie osobiste. Czy pan nosi ze sobą broń teraz? Nie. Ile ma ale wie pan, byłem na urlopie i trochę strzelałem. Ile ma pan sztuk broni?
mam kilka sztuk broni, ale nie chcę wchodzić w takie detale też. To jest jak dobra sobie zrobić zdjęcie czy nagrać z pistoletem, to była broń, jak dobrze liczę, za niecałe 4000 zł. W oświadczeniu majątkowym wpisał pan, że ma pan broń za 20 tysięcy złotych. To ile sztuk tej broni pan ma? Panie redaktorze, jestem politykiem i do tego, do czego nakłania mnie ustawa, zawsze jestem nie tylko skory, ale zawsze realizuję swoje obowiązki. Natomiast nie chciałbym, chciałbym zostawić trochę tutaj też i szczegółów dla siebie. Mam to swoje życie prywatne i to, jakie mam hobby, pasje, co do szczegółów niech zostanie. No jak wpisuje pan doświadczenia majątkowego, jak sobie robi zdjęcia na strzelnicy, to już się staje. Wie pan, to jest też tak, akurat na strzelnicy nie robiłem zdjęcia z własną bronią, tylko to była broń, która dostępnie funkcjonariusze. Natomiast przypadek zrządził, że ta broń została przez wiatr ujawniona opinii publicznej i to jest pasja, którą realizuję od ponad 20 lat. To nie jest tak, że ja zacząłem strzelać, jak teraz stało się modne w związku z Ukrainą, tylko po prostu... Wrzuci pan do programu wyborczego szerszy dostęp do broni dla obywateli? To już ostatnie jest pytanie. Przygotowana ustawa, która zakłada... Wiem, ale mówię szerszy, tak o sfinalizowaniu szerszy tego dostęp, już, szerszy bo jest wiele dostęp. Ustaw przygotowanych. Jeżeli chodzi o naszą konkretnie ustawę suwerennej Polski, będziemy ją konsekwentnie wspierać. I musimy kończyć. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.